sportu. Z założenia ETZT jest takim wydarzeniem, podczas którego powinno się pokazywać jakieś rozwiązania, które zostają na trwałe. U nas niestety robi się piknik, a potem chyba wszyscy zapominają o tym, że rzeczywiście transport publiczny i rowerowy jest ważny w mieście. My staramy się o tym przypominać cały czas. Od roku czekamy na to, żeby w Łodzi przyjęto kartę brukselską, która mówi o tym, żeby tak prowadzić miejską politykę, aby przynajmniej 15% ludzi wybrało rower. Od chyba 2008 roku wszyscy czekamy na strategię transportową, cały czas jej nie ma. Potrzebna jest odwaga, której niestety łódzkim politykom bardzo brakuje. I potrzebne jest myślenie. I nie wiem, czy tego nie brakuje jeszcze bardziej, niestety. Na czas Tygodnia Zrównoważonego Transportu miłośnicy komunikacji miejskiej mogli obejrzeć zabytkowego sanoka SN1 oraz Lil Popa. A to jest przygotowane. Czyli jakieś dziurki, coś tam robią? Tak.
rowerzystów! Dwa koła dobrze! Cztery koła dobrze! Miasta za rowerów! Nie dla samochodów! Patrzyli, jak rozwiązuje się transport w innych miastach, takich jak chociażby Berlin, Londyn, gdzie naprawdę samochód jest ostatnim wyborem. Czekam na bus pasy. Jak zobaczę pierwszy bus pas w Łodzi, to uznam, że rzeczywiście coś się zmienia.